Kochani, chciałem was przywitać na następnym kociołkowaniu 37 i pół raza w tym miesiącu. Smacznego. Operator Adrian, Marunio. Robimy kociołka, nie pieprzymy. Zrobiliśmy tak. Kupiłem boczek szeroki, długi, na długo. Widzisz to, czy możesz dalej odsunąć się? Jest. Tak, żeby... Powinno być tego więcej, ale to byłoby za tłuste. Poza tym jest emaliowany kociołek, to nic się nie dzieje. Długi i on, będziemy go zwijać. Kapusta już jest i co dajemy pod tą, na tą ziemniaki. Kapustę? Jesteś pewien? Tak. Mamy mało ziemniaków. Na ziemniaki trzeba ciężko robić. Dobra, ziemniaki na pewno, tak? Mhm. Kurczę. Mało ziemniaków ci mówię, to znaczy dużo, ale i mało. I co? I później mięso. Nie, to teraz musimy przyprawić. Posolić. Przyprawić, pieprz i sól. Muzyki nie ma. Czyli proszę bardzo, trzymaj ten, trzymaj, nagrywaj ty i patrz na tamto. Zostaw to, ja tu utrzymam. Jak spadnie, to poprawię. Trochę solimy to wszystko. I pieprzymy. Tu trochę pieprzu, niedużo. Bo to później się wykociołkuje. Daję trochę kminku, ale to tylko kawałek mielonego kminku na zapach. I do tego, co ja jeszcze bym dał? Tymianek. Dlatego, że tymianek z ziemniakami bardzo pasuje. I suszony, bo mi się nie chce nic z nim robić. Ja mam świeży tutaj tymianek. Także troszeczkę tymianku, niedużo, bo to się będzie dusić, będzie cały zapach. Teraz to poprawimy i na to idą liść kapusty, tak? Mhm. Liść kapusty. Jeszcze jeden. Tak jest. I na to pójdzie mięso. Mam łopatkę. Łopatkę marynowałem parę dni. Z cebulą, z czosnkiem, z czymś tam jeszcze. Nawet dałem... Jezus, jak się nazywa? Korzeń imbiru trochę. Proszę bardzo, trochę mięsa tu. Może pół z tego, bo będziemy to układać po połowie. Także tutaj nic nie solimy, bo to jest przyprawione, tak? Na to co dajemy? Może cebulę. Proszę bardzo, cebuli. I przekładamy to znowu liście. Liściem elegancko. Poszły mi, kurczę, te dranie tutaj. Jeszcze jednym liściem. Może bym trochę wyłożył kapusty. To trzeba będzie posolić. Teraz ziemniaki znowu na to, tak? Żeby później cały tłuszcz tych ziemniaków z tych mięs skapywał. Aha, boczkuśmy nie dali znowu na tamto. To daj na wierzch. Damy tu ziemniaki wszystkie już, co? No. Wiesz co, bo... O Jezu, i marchewkę to damy na samą górę na przykład. Dobra. To musimy posolić. No bo ziemniaki byłyby niesłone, ale niedużo, bo wszystkie boczki są słone. Dobrze, że... Nie dałem wiesz czego? Kiełbasy, bo chyba za dużo by było tego. Chociaż my to ubijemy wszystko. Ale pięknie. I teraz tymianek, cebulę i to będziemy ubijać. Musimy ubić bardzo silno, bo tu jeszcze mamy całą masę boczków. Nie, boczek na wierzch? Czy mięsko? Nie, mięsko, a z boczku będzie spływać cały ten zapach. Tu mieliśmy dać kapustę na to, czy nie? Nie. Wiesz co? Ale pachnie tym wszystkim. Teraz nie to. Będzie miejsce. To nic. Bo to się upcha. To będziemy dokręcać. Damy kapustę. Ona tak, ona się przecież później, wiecie co się stanie z tą kapustą. Weźmie się i zmniejszy bardzo, bo damy cebuli jeszcze. I cebula to cały zapach. Marchewkę pod kolor. Teraz, co tu jeszcze dać? Boczki. Nie wiem, czy to domkniemy. Ale patrz co z tym boczkiem. Boczek będziemy na jajecznicę jutro mieć. Boczek dobrze. A damy cały. To będzie chrupkie, będzie na grubo. Natalka dojedzie. Także... Tylko żebyśmy to tylko mogli dokręcić, a jak nie, to później jeszcze raz dokręcimy.
O, to będziemy dokręcać i dopychać. Aha, posoliłem to pod spodem? Nie, ale z tego jest słone, to samo to zejdzie. O, wiecie co? Tylko pieprzu. Tymianku. Chociaż na boczek to nie, ale to zejdzie wszystko, będzie kapać pod spód. I trochę kminku, żeby nie było takie ciężkie. Nie daje nic ostrego. Kminek jest... jaki? Mielony. Przepraszam. A niech tu idzie. Teraz spróbujemy to wszystko zamknąć. Nie wiem czym się... ale pachnie. Jezus. I spróbuję to jakoś zamknąć. Nic się nie stanie, jak będzie na wierzchu trochę liścia czy coś. Po pół godziny dokręcimy. Odkręcimy, dokręcimy i będzie grało. Do tego pani Magda Gessler mówi, żeby dodać połowę zawartości kociołka płynu. Może być woda? Pokaż na mnie. A może być coś, kto zamieniał wodę w coś. Cabernetta Sauvignona. Spróbujemy tu dolać. Ale ja nie będę wiedział, gdzie jest pół zawartości. Czekaj, ile było wina? No nie, no mi braknie do picia później. Tak jest, pół butli poszło. I teraz ja bym tę kapustkę jeszcze leciutko, żeby puściła później wodę. Już nic nie dajemy więcej. Gdzie jest ten talerz? Ten, a pokrywka jest. Dajemy pokryweczkę. Będziemy się próbowali to docisnąć. I to ponoć na dwa razy można dociskać. Także śruby. Musimy teraz popuścić, bo na pewno by nie weszło. I później jeszcze można dokładać. Z tego co ja oglądałem gdzieś na 5. Te liście zaraz poprawią się. Równomiernie z każdej strony. O, chłopie, to tam jeszcze miejsca jest. To będzie można zaraz dorzucić. A jak nie, no to po prostu na kociołek wstawiać i gotowe. Proszę bardzo. Voilà! Już się żar nam robi. Za chwilę na tym położymy i na małym ogniu będziemy robić. Włącz na mnie. Na małym ogniu będziemy robić. Także Adrian tu starszy palacz. A kociołek jak zacznie parować, tu ma taką malutką dziurkę. Od czasu zaczęcia parowania 1,5 godziny do 2 godzin na wolnym ogniu, ale na niemocnym, na żarze. I leciutko podkładać sajteczki. Tak jak tutaj na przykład. Dziękuję.